Cześć Lego fani. Jak wiecie, zawsze budowałem różnego rodzaju roboty autonomiczne z Lego Technics, ale po ostatniej budowie mocka z Ninjago, czyli tego mecha, którego tutaj widzicie, był bardzo duży odzew z waszej strony i bardzo wam się podoba ta konstrukcja, więc postanowiłem pokazać wam kolejną konstrukcję, którą zbudowałem dla mojego syna, który tam siedzi na foteliku i mi kibicuje. Poprosił mnie o pojazd dla Kaja, czyli tego ognistego Ninjago, który będzie nim przewoził całą swoją drużynę. Oglądaliśmy różne filmy na YouTubie, gdzie próbowaliśmy znaleźć jakiś taki fajny pojazd. No i te pojazdy były, no nie ukrywam, takie sobie. Więc postanowiliśmy zbudować własny. I jak on wygląda, dzisiaj wam go pokażę, ale od razu powiem, że ma świetne funkcje, a przede wszystkim się nie rozlatuje w rękach. No to idziemy na tamtą arenę i co? Pokażemy go wszystkim, tak? Oto on. To pojazd Kaja zbudowany przeze mnie. Natomiast podczas budowy założyliśmy pewne sprawy. Przede wszystkim w pojeździe musi zmieścić się cała drużyna Ninjago. A Kaj ma być kierowcą tego potężnego pojazdu. Ponieważ Kaj ma płonącą fryzurę, zauważcie, że cały dach się pali. Bardzo fajnie to wygląda, ale uwierzcie, w dotyku jest mega, mega przyjemne. Pojazd jest zbudowany na ramię motoru. Miał on wyglądać jak taki motor z Ninjago, ale oczywiście utuningowany. I pierwszą jego funkcją to otwierany dach, pod którym znajduje się cała drużyna. Czyli mamy tam ekipę, a dodatkowo mamy jeszcze miejsce na różne bronie. Teraz spróbuję powyciągać wszystkie chłopki, żeby pokazać wam, jak to wygląda w wnętrzu. Pojeździe zmieścimy aż 6 figurek i oczywiście dodatkowe jakieś tam bronie. No starałem się, aby wykończenie było elegancko i za chwilę właśnie pokażę wam, jak wygląda wnętrze tego ogromnego pojazdu. Dodam tylko, że świetnie on jeździ, jeżeli go popchamy, no śmiga rewelacyjnie. Natomiast przejdźmy do kokpitu. Jak wiecie, Kaj jest bardzo wybredny i on musi mieć oczywiście najlepsze miejsce i takie też dla niego zbudowałem. Tutaj podnosimy jego konsolę, którą steruje naszym pojazdem. Jak widzicie, ma świetnego pada. Natomiast zauważcie, jak pięknie jest zrobiony fotel. No Kaj ceni sobie wygodę, a tutaj ma skórzany, czerwono-czarny fotelik i oczywiście dookoła cała aparatura, która steruje naszym pojazdem, czy to broniami, czy silnikami. No tutaj wnętrze mi się mega, mega podoba. No a tutaj mamy wnętrze, tam gdzie siedzi cała drużyna. Oczywiście pad do sterowania możemy sobie zamknąć. No i na samej górze są oczywiście automatyczne działka, które obracają się niezależnie, czyli mogą bronić pojazd przed innymi bandziorami. Tak wygląda set z daleka z wyciągniętymi chłopkami. Mam nadzieję, że wam się coś takiego podobało i napiszcie w komentarzach, czy to mogłoby się stać zestawem do kupienia. Jestem bardzo ciekaw. I teraz uwaga, ci co uważnie oglądali, pewnie zauważyli pewien błąd. Napiszcie w komentarzach, kto go znalazł, bo to było specjalnie ukryte. A tutaj dodam jeszcze tylko tyle, że ten znaczek inspirował mnie właśnie przy budowie tego pojazdu. Mam nadzieję, że wam się podobał ten projekt. Oczywiście to był mój taki drugi projekt związany z Ninjago, bo jak wiecie, głównie buduję roboty autonomiczne, które też lekcje zobaczycie na moim kanale. Zapraszam, jeżeli ktoś ma Lego Mindstorms. Ale w komentarzach piszcie mi, czy to wam się podobało, czy chcecie troszeczkę inne rzeczy, albo co zmienilibyście w tym projekcie, żeby on był jeszcze lepszy. Ja się dzisiaj z wami żegnam, bierzemy nasze mechy, nasze pojazdy i idziemy się bawić. Trzymajcie się, cześć!